Panie Przyleczka, szanowni i dostojni goście uczestniczy dzisiejszej wspaniałej uroczystości, która ma swoją symbolikę, ma olbrzymią rangę i znaczenie dla nie tylko wspólnoty gminy Wadowice Górne i powiatu bieleckiego, ale przede wszystkim dla społeczności tej szkoły. Moi drodzy, można dzisiaj tylko pogratulować wyboru takiego patrona szkoły w czasach kryzysu autorytetu, gdzie bardzo często już autorytety, bohaterowie z poprzednich epok nie mają tej mocy przykłady. Trzeba sięgać po ludzi, po bohaterów, którzy są obok nas, żyją wśród nas, odeszli niedawno. I tak się stało tutaj w gminie Wadowice, że wybrano właśnie Leszka, mogę dzisiaj powiedzieć, mojego kolegę i przyjaciela. Siedzący tutaj na sali, myślę, że również mogliby za mną powtórzyć, że mają olbrzymią wdzięczność, opatrzności, że na naszej drodze postawiła takiego człowieka, jak Leszek Depryl. Ja osobiście mam mu wiele do podziękowania i mam ogromną wdzięczność, bo to on zaszczepił we mnie samorządowca, jak również polityka. Bardzo często brałem przykład z niego, był dla mnie mentorem. Myślę, że również dla wielu siedzących na tej sali. Moi drodzy, człowiek bardzo otwarty i życzliwy. Człowiek zdolny do kompromisu, słuchający innych. Człowiek, który potrafił podejmować trudne i niepopularne decyzje, będąc przekonany o ich konieczności. Jest to dzisiaj deficytowe wśród nas polityki, a więc to go bardzo pozytywnie wyróżniało na tle samorządowców czy też innych polityków. Moi drodzy, taka uroczystość jak dzisiaj musi, bo to jest jakby siłą rzeczy, wyzwalać w nas emocje i refleksje. Ja bardzo często uczestniczyłem w spotkaniach razem z nim. Kiedy spotykał się z młodymi ludźmi, jak również z dorosłymi, często mówił te oto słowa, które ja często przywołując, jego postać również i te słowa wypowiada. Mówił, że nie ma diety cud, nie ma drogi na skutek. Jest ciężka i odpowiedzialna praca, która przyniesie dopiero sukces. Taki był Leszek. Tak mówił, ale również tak czynił. Mieliśmy okazję na co dzień tego doświadczyć. Bardzo często brać udział w poświęceniu sztandarów czy dekorowaniu różnymi oznaczeniami branżowymi. Bardzo często uczestnicząc w tych uroczystościach składał takie oto życzenie. Niech ten sztandar ogromadza najlepsze córy i syny. Czy to było strażaków, czy ruchu ludowego, czy innych środowisk wyznających te same wartości. Dzisiaj Leszek, którego podobizna zdobi sztandar, który został dzisiaj nadany waszej społeczności, społeczności szkolnej. Jak wywołał do was, droga młodzieży, do was rodzice, do was wszyscy związani z tą szkołą. Gromadzi się pod tym sztandarem, który zawiera wartości, jakim byłem zawsze wierny w swoim życiu. Niech ten sztandar będzie waszym wspólnym znakiem. Niech będzie dla nowych ludzi. Do was, młodzi przyjaciele, drogostaze w przyszłość. Kiedyś poeta Horacej w swoich pieśniach powiedział, no pomóż mowie, nie cały umrę, nie wszyscy umrę. Jakże te słowa można pięknie odnieść do Leszka, do jego szlachetnych czynów, które dzisiaj zapadły głęboko w nasze serce.
Jakże można je odnieść do tego, co wierzył, co przyświecało jego codziennym życiu. Dzisiaj szkoła, która otrzymała sztandar i tak wspaniałego patrona, jest żywym pomnikiem naszej wdzięczności, naszej pamięci o nim. Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz pogratulować samorządowi, dyrekcji szkoły, wszystkim tym, którzy taką decyzję podjęli. Decyzję uważam, że wszechmiar trafną, potrzebną i tego wam dzisiaj gratuluję. Moi drodzy, drodzy przyjaciele, młodzi, patrzcie w tego patrona. Patrzcie w tego patrona i starajcie się osiągać takie wyniki w nauce, w pracy, godne właśnie jego jako patrona, nauczyciela. Moi drodzy, to wy każdego dnia kształtujecie, jak to się mówi, serca i umysły młodych ludzi. Od dzisiaj macie w tym ważnym zadaniu tak wspaniałego przymierzeńca, jakim jest patron tej szkoły, Leszek Dewtuba. Czerpcie wielką satysfakcję z tej pracy. Życzę wam wiele radości w szkole przestrzennego rozwoju. Wszystkim bardzo, ale bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym w tym miejscu, wyrażając wielką radość i wdzięczność, podziękować Stefanowi Rysakowi. Bardzo poproszę pana wójta. Są trzy takie podziękowania. Ja sobie pozwolę odczytać treść jednego, ale one są podobne. W imieniu samorządowym władz powiatu mielskiego składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w dzieło nadania imienia Leszka Dewtuły publicznemu gimnazjum w Wadowicach Górnych. Świętej pamięci Leszek Dewtuła kierował się w życiu zasadami etyki oraz patriotyzmu. Swoimi działaniami wielokrotnie przysłużył się lokalnej społeczności. Dlatego tym bardziej cieszę się, że od dziś będzie on patronem Wadowickiego Gimnazjum. Nauczycieli oraz grono pedagogiczne publicznego gimnazjum proszę o kontynuację dla młodzieży lekcji historii, w której poczesne miejsce ma patron Wadowickiego Gimnazjum. Niech każdy uczeń waszej szkoły będzie świadom, jak ważną rolę w gminie oraz w życiu jej mieszkańców odegrał Leszek Dewtuła. Stefan. Panie dyrektorze,